I oczywiście nic nie zebrałem, bo czemu nie? Nie no, ale się zmarnuje, no, kolejna rzecz! Jezu, przecież speedrun'a robiłeś, no, to wszystko zebrałeś, tam nawet tam tą zaległą monetę. Hop. O! Jezus Maria, ledwo! Dobra, jak te teraz rozwiązać? Nie no, bo moneta... Przed Pizzy Planet i inne tego typu skarby, no. Ale czekaj, może byś tak na odmianę powiedział coś na temat Borderlands 2, co ci się spodobało? A nie tylko tak komentujesz to twoje postępy. Dobra. Już. Się skupiam na tym, na czym powinienem od początku. Dobra, otóż Borderlands 2. No cóż, fabuła w pierwszym Borderze. Nie o pierwszym Borderze, o drugi mow! Dobra! Okej, okay. Borderlands 2. No. No, muszę przyznać, że Borderlands 2 w stosunku do jedynki to jest zdecydowany krok naprzód. No. Fabuła została znacznie rozwinięta, zostało jakby większe skupienie na niej. Czuć ją po prostu. Już wiadomo, że mamy jakąś tam misję. Może teraz zeskoczmy, może się... Jest! Czuć, że mamy tam jakąś misję ważną, że zemsta na Handsome Jacku i w ogóle tu znajdźka. Dobra. Ale okej. Okay. Co mi się w tej grze spodobało? I teraz będę musiał jakoś wejść na górę. Zabijcie mnie. Może jakaś komenda killa albo coś? Pamiętajcie, albo nie. Zamknijcie oczy. No. I już jesteśmy na górze. Nie no, zabić się dla wejścia na górę, no. Brawo! Samobójca jeden, ty. Tu widzę pełno drzwi. Na wszelki wypadek zrób dzień. Powodzenia. Dziękuję. Okej, go, go, go. A, takie coś. Łomatko. No, tego to jeszcze nie widziałem na mapkach. Escape. No, drzwi mnie trolują. Tak, i teraz wujcioreczek sobie przeszuka cały ten labirynt w poszukiwaniu paru monet. A może powiem wreszcie coś o Borderlands 2? To mnie urzekło. No na pewno fabuła, na której zostało znacznie większe skupienie. Poza tym też grafika. Podobnie cel shading właśnie. Wykorzystany. Nie jakieś tam arcydzieła, które były na przykład w takim Crysisie czy innych grach. Postanowię się nagrywalności skupić i wygląda to niebezpiecznie. Oj, 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 pięknie. Okej, przeżyłem. No cóż, jednak czego mi Borderlands 2 zabrakło? No, craftingu. No cóż, można to było zrobić w jakiś ciekawy sposób. Ty wredny ty, ty wredoto. Okej, może jakiś checkpoint? Nie. Nagroda. Opętana kanapa? Żarcie. I znowu zaglądamy do dupci owieczki? Okej, będzie trochę czytania, widzę. Okej, mamy tak. Owca na półce. Be, 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 be. Dziękuję, że mnie uratowałeś, Bas. Ale moja siostra bliźniaczka ma kłopoty. Ugrzęzła w kuchni na lodówce. Słyszysz jej beczenie? Uratuj ją. Proszę cię! No okej, okej. Okej, opętana kanapa. Słyszałam, jak zabawki skarżyły się, że w kanapie zaległy się robale i zabrały dużo punktów z mapy. Gdyby udzielało ci się je pokonać, to z pewnością zyskałbyś dużo punktów za to. Wejście do kanapy jest w oparciu. Tam z tyłu w rozdartym materiale. Okej, nagroda. Nagroda!
Aha, czyli to już co zrobiłem. Wyjął mnie z pupci. Tu książki odłóżmy. Ale dobra, teraz już... O! Jest kolejny. Jedzenie. Kurde. Coś czuję, że będzie mi naprawdę ciężko się wypowiedzieć cokolwiek. O, punkt kolejny. Jeja. Teraz. Tu może coś? Okej, okay, jeśli chodzi o crafting w Borderze 2, to można by było go jakoś całkiem ciekawie rozwiązać. Jako na przykład rzadkie znalezisko, które... Oj, ledwo przeżyłem, to było niebezpiecznie. Nie róbcie tego w domu! Pająk. Znowu mi się spuści na łeb, tak poprzednio. Ale okej, jak można było rozwiązać według mnie crafting w Borderze 2? Otóż, nie no, może jakieś stare części broni poszczególnego producenta, łącząc je w specjalnym miejscu w jedną broń. I potem ta broń by miała jakieś specjalne właściwości, typu jakiś bonus do critical damage. Okej, udało się. Oj! Brawo! Jesteś genialny po prostu! Nikt by na to nie wpadł po prostu. Nie po! Zgon za zgonem. Okej, znajduję tu jakieś ciekawe części od producenta danego, łącząc je. Potem broń ma specjalne właściwości jakieś. Au, dobra, teraz musimy chwilę poczekać. No nie, no ale... W sumie... Craftingu nie ma, ale jakoś nie narzekam na to. Broń i tak już było dość sporo. Różniły się jakoś. Między sobą. Jezu. Co ja gadam w ogóle? Dobra, może teraz spróbuj. Jakby tu się windy nie dało zrobić. Brawo! Geniusz! Zamiast po prostu zejść po tym klocku, zanim go jakoś zauważyć, to ty się tułasz gdzieś! A nie! Nie skupiasz się na tym. Tak, tak, tędy na dół. Zaraz! Bo ja tam już widzę, że mamy coś ciekawego. O! Like a boss, bitches. Okej, czy na brak craftingu narzekam? Powiedziałem już, że nie. Nie no, ale w fabule mi się bardzo spodobało to, że był jakiś tam bullshit, że były ciekawe jakieś komediowe wątki. Oj. Nie no, ale w pewnym moment... Jezus, myślałem, że to już będzie prosta droga ku pewnej śmierci, bo... Nie no... Nie, to nie Mario! Dobra. Na brak Nie na brak fabuły. Na fabułę w Borderze 2 nie narzekam. Spodobała mi się ona bardzo. Jednakże było przez pewien moment czuć takie coś, że się zrobiło tak poważnie po prostu. Że to nie było tam takie tam... tam tylko jakaś taka misyjka, tam pójdziemy, zrobimy swoje, wrócimy, napijemy się browara. Nie. Gdzieś tak pod koniec się zrobiło tak naprawdę poważnie, no. Czy było po prostu... Oj. Dobra. Tu, ciach. Kolejna znajdźka. Do której doskoczy. Okay, niby tak Borderlands zachwalam. Nie no. Gra jak najbardziej zasługuje na swój sukces. Tak samo jak poprzednio omówiony Dishonored. Okej, teraz gdzie wejście? Niby coś mi mówi, że tutaj, ale poszukajmy w razie czego, żeby nie było. I tak, chyba zdecydowanie tam. Widać nawet.
To miejsce jest zaznaczone. Kurde, i tak jakoś mrocznie się zrobiło. Jak jakieś więzienie albo coś. O kurde. O, i widzę mieczyk żelazny. Labirynt! Trafiłeś do bonusowej strefy dodatkowych punktów. Niestety, droga do nich nie jest łatwa. Czy odważysz się wejść do labiryntu, by zdobyć dodatkowe punkty? No pewnie no! Mam żelazny miecz! Niczego się nie boję. Mam też pochodnie, co byś sobie rozświetlić drogę. Tylko musi być tu gdzieś przejście jakieś albo coś. Dobra, może pójdźmy najpierw tutaj. O, Jezu. Tyle tu zawijasz, tam zakrętasz. Dobra. Może wróćmy jednak do tego, o czym powinienem mówić. Czy może jednak nie będzie mi dane, czy... Kurde, niby taka prosta, niby taka spokojna gierka. A tu proszę, ile się dzieje i w ogóle dziura w podłodze. Z której by pewnie nie wyszedł. Nie no, pewnie by była jakaś tam drabinka albo coś. Nie no, niby tak spokojnie, niby nic, a tu... Nie! Nie da się tak normalnie po prostu przejść. Okej. Zobaczmy. Tu zgaduję, że nic nie ma. Wow, 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 wow! Jakie skarby! Tylko szkoda, że ze złota. Jakoś mi się złota zbroja nie przyda jakoś wybitnie. O! Zobaczmy może wszystko jeszcze tutaj, czy coś. Wow! Fuck, 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 fuck. Nie, tu się nie da wejść. Tak. Podejdź. No już myślałem, że się nie zapali. Dobra, ale wróćmy się może na tor. Szkielet mnie goni, a ty sobie chcesz czytać? Nie, mam łuk. I have a bow, bitches. Dobra. Man down. Okej, myślę, że to Borderlands 2 mi się grało bardzo przyjemnie, wam powiem. Okej, tu jakaś tabliczka widzę. Co my tu mamy? Stali zadania w kuchni. Jezu. Do czego to doszło? O! Co myśleliście, że to przegapię, co? Op! Przegapić nie przegapiłem, ale gorzej z zebraniem już będzie. Oj, yes. Dobra, tu też tabliczka jakaś. Wstalić zadania w salonie. Czekajcie, chyba jednak wykonałem już zadania z salonu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Do labirynt zaliczyłem, przeszedłem tam wszystko. Doszedłem do owcy, która mi powiedziała, że jej przyjaciółka zaginęła w kuchni. Nietoperze. Dla mnie bardzo nietrafiony pomysł. Tylko tak latają sobie, przeszkadzają, żeby chociaż coś dropiły ciekawego. Dobra. Chyba teraz Bordersa wam powiem, że chyba wyczerpałem jednak. Bo coś mi nie idzie zbytnio, żeby powiedzieć coś parę słów na tak banalny temat. No okej. Zacznijmy. Co według mnie zostało grą roku? Bas, jestem na stole. Rex. Uuu, tu biedny pajączek! Okej, widzę, że wejście jest. Okej. Co dla mnie zdobyło tytuł gry roku? Co tak naprawdę mnie urzekło? Co mi po prostu urwało, nie tylko dupsko?
ale i wszystko inne. Otóż, dla mnie, najlepszą grą, która powinna właśnie zasłużyć na tytuł gry roku, a nie The Walking Dead, chociaż, nie no, nie należy odmawiać sukcesu właśnie komputerowej wersji żywych trupów. Okej, najpierw podłóżmy sobie to. Co jeszcze? Labirynt dodłożmy sobie tu, pyk. Co jeszcze tu, to? Drewniane miecze, tak na razie czego? Pochodnie zabierzmy. I już. Dobra, zadania w kuchni. W kuchni czeka na ciebie wiele wyzwań. Między innymi musisz uratować owieczkę i odnaleźć Pizza Planet. Przeszukaj też lodówkę, może tam być coś, co ci się przyda. Coś z diamentu? Okej, zadanie 7, 8 i inne wyzwania. Pierwsze zadanie w kuchni to odnalezienie Pizza Planet, ukryty gdzieś wysoko na szafkach. Ooo, grubo.